Wydawnictwo Literackie oraz Audioteka.pl przedstawiają. Maja Lunde, Historia pszczół. Przełożyła Anna Marciniakówna. Czytają Adam Bauman, Leszek Filipowicz i Magdalena Szejbal. Jesperowi, Jensowi i Linusowi. Tao. Dystrykt 242, Shirong, Syczuan. Rok 2098 Niczym przerośnięte ptaki balansujemy, każda na innej gałęzi, z plastikowym pojemnikiem w jednej ręce i pędzelkiem z piór w drugiej. Wspinam się w górę, powoli, tak ostrożnie, jak tylko potrafię. Nie nadaję się do tego, nie jestem jak wiele innych kobiet z brygady, moje ruchy są często zbyt gwałtowne, brak mi odpowiedniej zręczności. Nie do tego zostałam stworzona, mimo wszystko jednak muszę tu być każdego dnia, dwanaście godzin bez przerwy. Drzewa mają wiek jednego ludzkiego pokolenia. Gałęzie, kruche, niczym cienkie szkło, łamią się pod naszym ciężarem. Odwracam się z największą uwagą, drzewa nie wolno uszkodzić. Prawą nogę ulokowałam na wyższej gałęzi, ostrożnie podciągnęłam lewą. I w końcu znalazłam bezpieczną pozycję do pracy, niewygodną, ale stabilną. Stąd dosięgnę znajdujących się najwyżej kwiatów. Niewielki plastikowy pojemnik pełen jest leciutkiego złota, starannie odważonego i przydzielanego nam na początku dnia dokładnie tyle samo dla każdej. Jakby w stanie nieważkości, próbuję czerpać niewidzialne porcje z pojemnika i przenosić ponad gałęziami. Wszystkie bez wyjątku kwiaty należy zapelić owym małym pędzelkiem skórzych piór od kur wyhodowanych specjalnie w tym celu. Żadne pióra ze sztucznych włókien nie okazały się nawet w przybliżeniu tak skuteczne. Testowano je i testowano, bo czasu mieliśmy dość. W moim dystrykcie tradycja liczy sobie ponad sto lat. Tutaj pszczoły zniknęły już w latach osiemdziesiątych XX wieku, na długo przed zapaścią. Wyniszczyły je opryski. Po paru latach, gdy zaprzestano stosowania środków chemicznych, pszczoły wróciły, ale wtedy ręczne zapelanie już się upowszechniło. Rezultaty, choć zabiegi wymagają niewiarygodnie dużej liczby ludzi, mnóstwa rąk, okazały się niezłe. I oto, gdy doszło do zapaści, mój dystrykt znalazł się w czołówce tych, które jakoś sobie radzą. Opłaciło się teraz, że nasze tereny były najbardziej zanieczyszczone. Pod tym względem przodowaliśmy w kraju, dlatego też znaleźliśmy się w czołówce ręcznego zapylania. Uratował nas paradoks. Wyciągam ręce, jak tylko mogę, ale do najwyższych kwiatów i tak nie sięgam. Już miałam dać za wygraną. Wiem jednak, że mogę zostać ukarana, więc próbuję jeszcze raz. Potrącają nam z jeśli zużywamy zbyt dużo pyłku, ale potrącają też, jeśli zużywamy zbyt mało. Rezultaty naszej pracy pozostają niewidoczne. Kiedy pod koniec dnia schodzimy z drzew, o naszym dziennym wkładzie świadczą jedynie krzyżyki na pniach narysowane czerwoną kredą. Najlepiej, żeby codziennie było ich około czterdziestu. Dopiero z nadejściem jesieni, kiedy drzewa uginać się będą pod ciężarem owoców, można będzie powiedzieć, gdzie wykonano dobrą robotę. Do tej pory jednak dawno zapomnimy, kto zapylał które drzewo. Dzisiaj zostałam ulokowana na polu 748. Ile ich jest? Nie mam pojęcia. Moja brygada jest jedną z setek. Ubrane w beżowe, robocze kombinezony, jesteśmy tak samo do siebie podobne jak drzewa i siedzimy równie blisko siebie jak kwiaty. Nigdy nie jesteś sama, zawsze w grupie, w koronach drzew lub wędrując drogą z jednego pola na drugie. Jedynie w czterech ścianach naszych maleńkich mieszkań możemy pobyć w samotności przez kilka krótkich godzin na dobę. Poza tym całe życie toczy się tu, na zewnątrz. Panuje cisza. Kiedy pracujemy, nie wolno nam rozmawiać. Jedyne, co się słyszy, to odgłosy naszego ostrożnego poruszania się po drzewach, czyjeś ciche chrząknięcie, jakieś ziewnięcie, szelest kombinezonu, i czasami dźwięk, którego żadna z nas nie lubi. Trzask pękającej gałęzi, a w najgorszym razie odgłos złamania. Złamana gałąź oznacza mniej owoców i jest jeszcze jednym powodem do potrącenia z pensji. Ale poza tym jedynie wiatr wywołuje dźwięki, które unoszą się pośród gałązek, przetaczają się ponad kwiatami i przepływają w dole, tuż przy trawie. Biało z południa. Od strony lasu, który wydawał się mroczny i dziki, naprzeciwko obsypanych białym kwieciem drzew owocowych, wciąż jeszcze pozbawionych liści, ale które już za parę tygodni zmienią się w bujną zieloną ścianę. My nigdy tak daleko nie chodzimy. Nie ma tam dla nas żadnych zadań. Choć ostatnio rozeszły się pogłoski, że również las zostanie wykarczowany i powstanie tam jeszcze jeden sad. Skądś przyleciała brzęcząca mucha? To rzadki widok. Minęło wiele dni, odkąd po raz ostatni widziałam ptaki. Ich też jest teraz mniej, polują na nieliczne owady, jakie jeszcze zostały, i głodują, jak reszta świata. Nagle, w ciszy, rozlega się przenikliwy dźwięk, flet z baraku nadzorców, sygnał rozpoczęcia drugiej i ostatniej tego dnia przerwy. Dopiero wtedy zdaję sobie sprawę, że język przysycha mi do podniebienia. Ja i moje towarzyszki pracy, niczym bezkształtna masa, zsuwamy się z drzew na ziemię. Inne kobiety już zaczęły rozmawiać. Kakofoniczny gwar pojawia się zawsze jak po przekręceniu włącznika, w momencie, gdy dociera do nich, że cisza odwołana. Ja nie mówię nic, koncentruję się na tym, by schodząc nie złamać żadnej gałązki. Udało się. Czysty przypadek, bo w ogóle to jestem niezdarna, po prostu beznadziejna. Pracuję tu wystarczająco długo, by wiedzieć, że nigdy nie będę w tym naprawdę dobra. Na ziemi, pod drzewem, stoi metalowa skorodowana butelka. Chwytam ją i piję łapczywie. Woda jest letnia, ma smak aluminium, z tego powodu wypijam mniej niż bym potrzebowała. Dwaj ubrani na biało młodzi chłopcy z brygady żywieniowej zaczęli rozdzielać pojemniki wielokrotnego użytku z drugim tego dnia posiłkiem. Usiadłam sama. Oparłam się plecami o pień drzewa i sięgnęłam po swoją porcję. Dzisiaj mamy ryż z ziarnami kukurydzy. Spróbowałam. Jak zwykle trochę zasłony, doprawiony sztucznie wytworzonym chili i soją. Mięsa nie miałam w ustach już od bardzo dawna. Produkcja paszy dla zwierząt zajmuje zbyt wiele uprawnej ziemi. Zresztą większość tradycyjnych roślin pastewnych też wymaga zapelania. Zwierzęta nie są warte naszej mozolnej ręcznej pracy. Opróżniłam pojemnik, zanim zdążyłam zaspokoić głód. Wstałam i odstawiłam naczynie do kosza. Potem zaczęłam biegać, żeby rozruszać zmęczone, sztywne od ciągłego stania w bezruchu nogi. Poczułam pulsowanie krwi, nie byłam w stanie zapanować nad własnym ciałem. Ale bieganie nie pomogło. Pospiesznie rozejrzałam się wokół. Żaden z nadzorców niczego nie zauważył. Szybko położyłam się więc na ziemi, musiałam rozprostować obolałe plecy. Na moment przymknęłam oczy. Próbowałam nie dopuszczać do siebie głosów innych kobiet z brygady. Słuchałam raczej jakich gwar to przybiera na sile, to opada. Ta potrzeba gadania równocześnie wielu kobiet naraz ciekawe, skąd ona się bierze. Wyniosły to pewnie z czasów szkolnych, gdy godzinami prowadziły grupowe rozmowy o wszystkim i o niczym. Nigdy niczego nie zgłębiały, może z wyjątkiem sytuacji, gdy plotkowały o tej, której akurat nie było na miejscu. Osobiście wolę rozmowy w cztery oczy, albo po prostu własne towarzystwo. W pracy często zjawiam się jako ostatnia, a w domu mam Kuana, mojego męża. Wprawdzie te nasze rozmowy nie są długie, ale bardzo nas ze sobą wiążą. Kuana interesuje to, co dzieje się tu i teraz, jest konkretny, nie zabiega o głębszą wiedzę coś więcej. Ale znajduję spokój w jego ramionach. No i jest Wei Wen, nasz trzylatek. O nim możemy rozmawiać. W momencie, kiedy gwar głosów wokoło niemal ukołysał mnie do snu, nagle zaległa cisza. Wszystkie kobiety umilkły. Usiadłam. Dziewczyny z mojej brygady zwracały się w jedną stronę. A tam piaszczystą drogą podążał w dół, ku nam, niezwykły orszak dzieci miały nie więcej niż po osiem lat. Wiele z nich, rozpoznawałam, chodziły do tej samej szkoły co Wei Wen. Teraz miały na sobie jednakowe robocze ubrania, takie same beżowe kombinezony jak nasze i zbliżały się do nas tak szybko, jak im na to pozwalały małe nóżki. Dwóch nadzorców utrzymywało dzieci w ryzach jeden szedł z przodu, drugi z tyłu. Obaj podniesionymi głosami nieustannie przywoływali je do porządku ale nie krzyczeli, polecenia wydawali z serdecznością i współczuciem, bo jeśli maluchy nie w pełni zdawały sobie sprawę z tego, dokąd idą, to dorośli owszem. Dzieci trzymały się za ręce, tworząc nierówne pary, najwyższe wzrostem z najniższymi. Większe opiekowało się mniejszym nierówny krok, dezorganizacja, ale rączki mocno splecione ze sobą, jakby sklejone. Może wydano im surowy nakaz, by nie puszczać ręki towarzysza. Patrzyły na drzewa, rozglądały się zaciekawione, niektóre mrużyły oczy od słońca, przechylały na bok głowy, jakby znalazły się tu pierwszy raz, choć przecież wszystkie wychowywały się w tym dystrykcie i nie znały innych krajobrazów niż te niekończące się rzędy owocowych drzew w cieniu gęstego lasu od południowej strony. Jedna niewysoka dziewczynka przyglądała mi się swoimi wielkimi, trochę zbyt blisko osadzonymi oczyma. Mrugnęła ze dwa razy, potem z całej siły głośno pociągnęła nosem. Trzymała za rękę chudego chłopca, który ziewał bez skrępowania, nie zasłoniwszy wolną dłonią ust. Pewnie nie zdawał sobie sprawy, że jego buzia wyglądała jak wielka dziura. On nie ziewał, by dać wyraz znudzeniu. Na to był za mały. To objawiało się zmęczenie wywołane niedostatkiem pożywienia. Inna szczuplutka, wysoka dziewczynka też prowadziła za rękę małego chłopca. Malec z trudem oddychał przez zatkany nos, pomagając sobie otwartymi ustami. Dziewczynka ciągnęła go za sobą, wystawiając twarz do słońca. Mrużyła oczy, marszczyła czoło, ale głowę trzymała wciąż w tej samej pozycji, jakby chciała się opalić, albo raczej nabrać sił. Każdej wiosny przychodzą nowe dzieci, ale czy zawsze były takie małe? Czy może przyprowadza się coraz młodsze? Nie, to ośmiolatki. Tak jak zawsze. Właśnie skończyły szkołę. Chociaż może. Ależ tak, poznały liczby i parę znaków. W ogóle jednak szkoła jest jedynie formą zorganizowanej opieki, przechowalnią dzieci i przygotowaniem do życia tutaj, na polach. Ćwiczy w siedzeniu bez ruchu przez dłuższy czas. Sieć spokojnie, nie ruszaj się, właśnie tak. I uczy wykonywania finezyjnych ruchów. Dzieci tkają dywany, jak tylko skończą trzy lata, ich małe paluszki znakomicie się do tego nadają, potrafią odtwarzać skomplikowane wzory. Tak samo jak te, które właśnie tu przechodzą, świetnie nadają się do perfekcyjnej pracy przy zapelaniu. Dzieci minęły nas, kierując się w stronę innych drzew, i szły dalej, w kierunku innego pola. Tamten mały chłopiec się potknął, ale wysoka dziewczynka trzymała go mocno, więc nie upadł. W końcu wszyscy zniknęli w oddali. Stopili się z drzewami. Dokąd one idą? spytała jedna z kobiet z mojej brygady. Pewnie na czterdzieste dziewiąte lub pięćdziesiąte, odparła inna. Tam nikt jeszcze nie zaczął zapylać. Serce mi się ścisnęło. To bez znaczenia, dokąd dzieci idą, na które pole. Chodzi o to, co będą tam. Od strony baraku znowu dał się słyszeć odgłos fletu. Poruszałam się wolno, mimo to serce biło mi mocno. Bo dzieci nie są młodsze, więc Wei-wen za pięć lat będzie miał osiem. Jeszcze tylko pięć lat i nadejdzie jego kolej. Pracowite ręce są tutaj warte więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu. Małe paluszki jakby zostały stworzone do tego typu pracy Ośmiolatki na polach Dzień po dniu zesztywniałe drobne ciałka w koronach drzew Pozbawione dzieciństwa Takiego, jakie miałam ja i moi rówieśnicy My chodziliśmy do szkoły do piętnastego roku życia A oni... takie... nieżycie Trzęsły mi się ręce, kiedy unosiłam plastikowy pojemnik z drogocennym pyłem Wszyscy musimy pracować, by zdobywać pożywienie. Mówiono nam, musimy sami wyhodować to, co będziemy jeść. Każdy musi wnieść swój wkład, nawet dzieci. Bo na co komu wykształcenie, kiedy magazyny zbożowe świecą pustkami, kiedy porcje z każdym miesiącem stają się mniejsze i mniejsze, kiedy człowiek kładzie się spać głodny? Odwróciłam się, by sięgnąć do kwiatów za moimi plecami. Ale tym razem ruch był zbyt gwałtowny. Przesunęłam się obok gałęzi, której nie zauważyłam, straciłam nagle równowagę i opadłam ciężko w drugą stronę. Właśnie wtedy to się stało. Suchy trzask, którego tak nienawidzimy. Odgłos złamanej gałęzi. Szybko podbiegła do mnie brygadzistka, obejrzała drzewo, bez słowa oceniła szkody, zanim odeszła, zapisała coś w notatniku. Gałąź nie była ani długa, ani gruba, ale i tak wiedziałam, że w tym miesiącu przepadła już cała nadwyżka. Pieniądze, które miały znaleźć się w ołowianym pojemniku w kuchennej szafce. Bo tam odkładamy każdziutkiego juana, jakiego uda nam się zaoszczędzić. Głęboko zaczerpnęłam powietrza. Nie byłam w stanie o tym myśleć. Mogłam tylko pracować dalej. Unosić rękę, głęboko zanurzać pędzelek w pyłku, ostrożnie zbliżać się do kwiatów, strząsać na nie pyłek, jakbym była pszczołą. Wolałam nie spoglądać na zegarek. Przekonałam się, że to nie pomaga. Wiedziałam tylko, że z każdym kwiatkiem, nad którym przysuwam pędzelek, odrobinę przybliża się wieczór. I owa jedyna krótka godzina, którą każdego dnia mogę spędzić ze swoim dzieckiem. Ta godzina to wszystko, co mamy. I może podczas niej mogłabym na syna wpłynąć, zasiać ziarno, z którego wykiełkuje szansa, jakiej sama nigdy nie dostałam. William, Maryville, Hertfordshire, Anglia, rok 1852. Wszystko wokół mnie było złote, nieznośnie złote. Złoto nade mną, złoto pode mną, wokół mnie, oślepiające. Złota barwa była jednak niestety rzeczywistością. Nie czymś, co mi się przywidziało, a wszystko to za sprawą brokatowej tapety, którą moja żona Tilda obiła ściany, kiedy sprowadziliśmy się tutaj przed kilkoma laty. Wtedy stać nas było na wiele. Mój mały sklep nasienny przy głównej ulicy Maryville kwitł, mnie nadal nie brakowało inspiracji i wciąż niezłomnie wierzyłem, że zdołam połączyć prowadzenie interesu z tym, co naprawdę mnie pasjonuje moimi studiami przyrodniczymi. Ale to było dawno temu. Na długo przedtem, zanim zostaliśmy rodzicami gromadki córek i na bardzo długo przed ostateczną rozmową z profesorem Ramem. Gdybym wiedział, ile udręki przysporzą mi te złote tapety, nigdy bym się na nie nie zgodził. Złoto bowiem na tapety się nie nadaje. Czy zamknę oczy, czy mam je otwarte? Wciąż widzę owo, przeklęte złoto, towarzyszy mi we śnie, nigdy nie pozwala mi się od siebie uwolnić, jakby to ono było chorobą. Dla mojego cierpienia nie ma diagnozy, choć nadaje mu się wiele nazw: czarnowictwo, smutek, melancholia. Ale nikt z mojego otoczenia nie ma odwagi tych słów wypowiedzieć. Nasz lekarz domowy długo udawał, że nie rozumie, długo posługiwał się jedynie terminami medycznymi, mówił o dyskrazji, o zaburzeniach gospodarki płynami w organizmie i o zbyt dużej ilości czarnej żółci. Na początku mojej choroby próbował stosować upuszczanie krwi, następnie środki przeczyszczające, które uczyniły ze mnie bezradne niemowlę, a teraz zdaje się brakuje mu już odwagi. Najwyraźniej zrezygnował ze wszystkich sposobów i tylko kręci głową, kiedy tilda podejmuje ten temat. Na jej protesty odpowiada głośnym szeptem. Od czasu do czasu rozróżniam jakieś słowa. Za słaby, nie chcę o tym rozmawiać, żadnej poprawy. Ostatnio bywał u nas rzadziej, co może mieć związek z tym, że wyglądam na nieodwołalnie przykutego do łóżka. Było popołudnie, na parterze domu pulsowało życie. Hałas, jaki robiły dziewczynki, przedostawał się do mnie z dołu, podobnie jak zapach jedzenia, przenika przez podłogę i ściany. Rozpoznawałem głos Dorotii, tej po dziecięcemu rozsądnej dwunastolatki, czytającej Biblię staccato, a zarazem jakoś śpiewnie, ale słowa w drodze do mnie gdzieś się gubiły, podobnie jak Słowo Boże, które też zdaje się do mnie nie docierać. Głos małej Georgiany brzmiał cieniutko, a Tilda upominała córki szorstko. Wkrótce Dorothea przerwała czytanie, przejęły je pozostałe dziewczynki: Marta, Oliwia, Elizabeth i Caroline. Która jest która? Nie byłem w stanie odróżnić od siebie ich głosów. Któraś z dziewcząt roześmiała się krótko i w mojej głowie znowu zadźwięczał tamten śmiech. Śmiech Rama, ten, który zakończył nasze rozmowy raz na zawsze niczym smagnięcie pasem przez plecy. Nieoczekiwanie odezwał się Edmund. Jego głos był teraz głęboki, nieco sztuczny, nie zostało w nim nic z głosu dziecka. Edmund, mój jedyny syn, najstarszy ze wszystkich dzieci, skończył już szesnaście lat. Zacząłem pilnie słuchać jego głosu, tak bardzo pragnąłem rozpoznawać słowa, mieć chłopca przy sobie. Możliwe, że to Edmund jest tym, który mógłby mnie wprawić w pogodniejszy nastrój, dać mi siłę bym się pozbierał, wstał z łóżka. Ale on nigdy do mnie nie przyszedł, a ja nie wiedziałem dlaczego. Z kuchni dochodził szczęk garnków, odgłosy związane z przygotowywaniem jedzenia. To obudziło mój żołądek, który zaczął się kurczyć, a ja skuliłem się w pozycji embrionalnej. Rozejrzałem się. Nietknięty kawałek chleba i obeschnięty plaster wędzonej szynki leżały obok opróżnionego do połowy kubka z wodą. Kiedy ostatnio jadłem? Kiedy piłem, uniosłem się i sięgnąłem po kubek. Wlałem wodę do ust, poczekałem, aż spłynie do gardła i spłucze nieprzyjemny smak. Język wyczuwał słoność szynki, dotykał ciemnego chleba i jedzenie Bogu dzięki uspokoiło mój żołądek. Mimo wszystko to jednak nie mogłem sobie znaleźć miejsca w łóżku. Plecy były jedną wielką odleżyną, od spania na boku skóra na biodrach zrobiła się cienka, drętwienie członków mrowienie pod skórą nagle w domu zaległa cisza czyżby wszyscy wyszli nie słyszałem nic prócz trzasku ognia na kominku ale oto nieoczekiwanie śpiew czyste głosy z ogrodu hark the herald angels sing glory to the newborn king czy to się zbliża boże narodzenie Ostatnimi czasy różne chóry z okolicy zaczęły w Adwencie śpiewać pod drzwiami nie dla pieniędzy lub innych darów, ale w Bożonarodzeniowym duchu, po to tylko by ucieszyć bliźnich. Kiedyś uważałem, że to piękne, że te skromne występy rozpalają we mnie światło, o którym nie myślałem, iż jeszcze istnieje. Miałem wrażenie, że zaniknęło dawno temu. Teraz jasne głosy płynęły ku mnie niczym woda stopniejącego śniegu. Peace on earth and mercy, child, God and sinners reconciled. Postawiłem stopy na podłodze, poczułem pod podeszwami szorstkie drewno. Nagle stałem się niemowlęciem. Noworodkiem, którego stopy nie zdążyły jeszcze przywyknąć do twardego podłoża, ale są ukształtowane do tańczenia na palcach. Tak zapamiętałem stopy Edmunda, z wysokim podbiciem, tak samo miękkie i łukowato wygięte. Mogłem ujmować je w dłonie lub tylko na nie patrzeć, dotykać ich, pieścić ciałko synka, zachowywać się tak, jak człowiek się zachowuje wobec swego pierworodnego i myśleć: Będę dla ciebie kimś innym, kimś całkiem innym niż mój ojciec był dla mnie. Stałem tak z nim w ramionach często, dopóki tilda mi go nie wyrwała, pod pozorem, że trzeba dziecku dać piersi lub zmienić pieluchę. Teraz moje niemowlęce stopy brnęły wolno ku oknu. Każdy krok sprawiał ból. W końcu ukazał mi się ogród, a tam stały one. Cała siódemka bo to nie był żaden obcy chór ze wsi tylko moje własne córki cztery najwyższe z tyłu mniejsze trzy w przednim rzędzie ubrane w swoje ciemne zimowe okrycia wełniane płaszcze za ciasne i za krótkie lub za długie z wciąż przyszywanymi kolejnymi łatami Przetarcia próbowano ukrywać pod tanimi wstążkami i kieszeniami w najdziwniejszych miejscach. Brązowe, granatowe lub czarne wełniane czapki z białymi lomówkami otaczały zimową bladość szczupłych twarzyczek. Śpiew tworzył przed nimi białe obłoczki zamarzniętych oddechów. Jakie one chudziutkie, wszystkie jak jedna. Wąska ścieżka wskazywała, którędy szły. Ślady stóp w głębokim śniegu musiały w nim brodzić po kolana i chyba przemoczyły nogi. Wyobraziłem sobie ucisk wełnianych, mokrych pończoch na skórze i mróz ciągnący od ziemi przez cienkie podeszwy, a żadna z nich nie ma więcej niż tę jedną parę butów. Podszedłem bliżej do okna. Spodziewałem się, że zobaczę kogoś jeszcze w ogrodzie, jakąś publiczność, Tilde lub może któregoś z naszych sąsiadów. Ale ogród był pusty. Moje córki nie śpiewały dla nikogo z zewnątrz. Śpiewały dla mnie. Light and life to all he brings. Reason with healing in his wings. Spojrzenia dziewcząt utkwione były w moim oknie, ale żadna jeszcze mnie nie zauważyła. Stałem w cieniu, a blask słońca padał na szybę. Przypuszczalnie więc dziewczynki widziały odbicia nieba i drzew. Born to raise the sons of Earth, born to give them second birth. Postąpiłem o krok naprzód. Czternastoletnia Charlotte, moja najstarsza córka, była najwyższa śpiewała całą sobą, piersi unosiła się i opadała w takt melodii. Może to całe śpiewanie było jej pomysłem? Ona śpiewała zawsze. Nociła przez całe dzieciństwo z głową w szkolnych podręcznikach lub pochylona podczas zmywania melodyjnie i monotonnie, jakby owe cichutkie tony były częścią jej ruchów. To ona zauważyła mnie pierwsza. Smuga światła przemknęła po jej twarzy. Charlotte szturchnęła w bok Dorothee, moją ponad wiek dojrzałą dwunastolatkę. Ta z kolei skinęła do młodszej o rok Oliwii, która ze swej strony skierowała wytrzeszczone oczy na Elizabeth, swoją siostrę-bliźniaczkę. Nie były do siebie podobne z wyglądu, jedynie z charakterów. Obie łagodne i delikatne i strasznie głupie. Nie potrafiły nauczyć się liczb, żeby im nie wiem jak wbijać je do głów. W szeregu przed nimi nastał niepokój, bo zauważyły mnie również najmniejsze. Marta dziewięć lat ścisnęła za ramię siedmioletnią Caroline, a Caroline, która ciągle marudzi, bo właściwie chyba chciałaby być mała, mocno szturchnęła młodszą Georgianę, która z kolei chętnie chciałaby być starsza niż jest. Żadne okrzyki radości nie uniosły się ku niebu. Na to dziewczynki sobie nie pozwoliły. O tym, że mnie widzą, świadczyło jedynie niewielkie zachwianie rytmu oraz słabe uśmiechy, na jakie pozwalały im zajęte śpiewaniem usta. Dziecinne wzruszenie ścisnęło mi pierś. Dziewczynki śpiewały pięknie. Szczupłe buzie płonęły, oczy lśniły, córki przygotowały ten występ dla mnie, tylko dla mnie i teraz wierzą, że im się udało, zdołały wyciągnąć ojca z łóżka. Dopiero kiedy skończą śpiewać, będą się cieszyć. Rozpromienione, pobiegną w podskokach po świeżym śniegu do domu i opowiedzą o tajemniczym cudzie, który sprawiły. Śpiewałyśmy, aż ozdrowiał! Będą wykrzykiwać. Śpiewem przywróciłyśmy tatę do zdrowia! Zachwycone dziewczęce głosy będą rozbrzmiewać w korytarzach, odbijać się echem od ścian. Wkrótce tata będzie znowu z nami. Pokazałyśmy mu Boga, nowonarodzonego Jezusa. Hark, the Herald's Angels Sing: Glory to the Newborn King. Jakiż to wspaniały, naprawdę udany pomysł, by zaśpiewać tacie, przypomnieć mu to piękne świąteczne przesłanie. Wszystko o czym zapomniał, złożony tym, co nazywamy chorobą, choć wszyscy wiemy, że to coś innego. Ale Mama zabrania nam o tym mówić. Biedny tata nie czuł się ostatnio dobrze, jest blady, niczym upiór. Widywałyśmy to przez szparę w drzwiach, kiedy przemykałyśmy obok. Tak, niczym upiór, skóra i kości i ten zarost, którego nie golił, a który czynił go podobnym do ukrzyżowanego Jezusa. Tata jest nie do poznania. Ale wkrótce znowu znajdzie się wśród nas. Wkrótce będzie mógł pracować, a my znowu będziemy mieć masło do chleba i nowe zimowe płaszcze. To rzeczywiście, prawdziwy, wigilijny dar. Christ is born in Bethlehem. Ale to nieprawda. Nie mógłbym dać im tego prezentu. Nie byłem godzien ich radości. Łóżko ciągnęło mnie ku sobie, drżałem cały. Moje nowo narodzone nogi nie były w stanie dłużej mnie utrzymywać. Żołądek znowu się kurczył. Zaciskałem szczęki, jakbym chciał zmiażdżyć to, co cisnęło się ku górze, a tymczasem śpiew na zewnątrz umilkł. Dzisiaj żaden cud się nie wydarzył. George. Otum Hill, Ohio, USA 2007. Odebrałem Toma na stacji autobusowej w Otum. Nie odwiedzał domu od ubiegłego lata. Nie wiem dlaczego. Nie pytałem. Może nie byłbym w stanie znieść odpowiedzi. Do domu mieliśmy pół godziny drogi. Nie powiedzieliśmy sobie niczego szczególnego. Samochód trzęsąc się zmierzał przed siebie. A ręce Toma leżały po prostu na kolanach, blade, szczupłe, spokojne. Torbę postawił przy nogach. Ubrudziła się. Podłoga w pikapie nie była myta, odkąd go kupiłem. Ziemia z ubiegłego roku, albo jeszcze z poprzedniego, zimą zmieniła się w kurz, i teraz topniejący na butach Toma śnieg mieszał się z nim, tworząc błoto. Torba była nowa, z całkiem sztywnego materiału, pewnie kupiona w mieście i bardzo ciężka. Aż stęknąłem, kiedy na stacji autobusowej podniosłem ją z ziemi. Tom chciał sam nieść, ale ja chwyciłem pierwszy. Nie dałem mu szansy, bo jakoś nie wyglądał mi na człowieka, który ostatnio dużo trenował. Można by sądzić, że nie będzie potrzebował niczego poza ubraniem. Wakacje w domu potrwają przecież ledwie tydzień. Zresztą większość tego, czego potrzebuje, już wisi w sieni na haku. Roboczy kombinezon, buty, czapka z nausznikami. Najwyraźniej jednak on wziął też sporo książek. Widocznie myślał, że będzie miał czas na czytanie. Kiedy dotarłem na miejsce, on już stał i czekał. Może autobus przyjechał wcześniej, a może to ja się spóźniłem. Musiałem przed wyjazdem odśnieżyć dziedziniec to pewnie dlatego. To nie takie ważne, George. On i tak chodzi z głową w chmurach powiedziała Emma, która stała z rękami skrzyżowanymi na piersiach i przyglądała mi się drżąc zimna. Nie odpowiedziałem, Pracowałem w milczeniu. Śnieg był świeży i lekki, prawie się nie spociłem. Ona nie przestawała mi się przyglądać. Można by pomyśleć, że spodziewasz się wizyty busza. Trzeba odśnieżyć. Ty przecież tego nie zrobisz. Uniosłem wzrok z sterty śniegu. Migotało mi w oczach, Emma spojrzała na mnie z tym swoim trochę krzywym uśmiechem. Musiałem odpowiedzieć tym samym. Znamy się od czasów szkolnych i myślę, że nie minął w tym czasie ani jeden dzień byśmy nie wymienili ze sobą takiego właśnie uśmiechu. Ale Emma miała rację. Przesadziłem z tym odśnieżaniem. Śnieg nie poleży długo. Mieliśmy już wiele ciepłych dni. Słońce przejmuje panowanie. Zewsząd ścieka woda. Te opady to ostatnie podrygi zimy. Wszystko stopnieje w ciągu kilku dni. Przesadziłem też dzisiaj spucowaniem wychodka. To nie jest moje codzienne zajęcie. Chciałem tylko, by wszystko było w porządku, kiedy Tom wreszcie przyjeżdża do domu, żeby widział odśnieżony dziedziniec i czysty wychodek. A nie farbę odłażącą z południowej ściany, gdzie słońce najmocniej przypieka. Ani rynne, którą obluzowały jesienne wiatry. Kiedy ostatnio od nas wyjeżdżał, był opalony i krzepki, pełen zapału, długo ściskał mnie na pożegnanie, a ja czułem wtedy siłę w jego ramionach. Ludzie mówią, że dzieci przy każdym spotkaniu wydają się większe i większe, że człowiek aż podskakuje ze zdziwienia, kiedy widzi je po jakimś czasie. Ale z tomem tak nie jest. On jakby się skurczył. Nos ma czerwony, policzki białe, barki wąskie. I teraz, kiedy kuli się, drżąc z zimna, wygląda niczym wysuszona gruszka. Wprawdzie podczas jazdy drżenie ustało, ale gdy tak siedzi obok mnie, przypomina dziecko. Jakie macie jedzenie? Spytałem. Jedzenie? Masz na myśli jedzenie w koledżu? Nie, na Marcie. Co? No, w koledżu, rzecz jasna. Byłeś w ostatnim czasie gdzieś indziej? Tom znowu opuścił ramiona. Chodzi mi tylko o to, że. wyglądasz na trochę niedożywionego, powiedziałem. Niedożywionego? Tato, czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy? Jeśli dobrze pamiętam, Wciąż ja opłacam szkołę, więc nie odpowiadaj mi w ten sposób, zapanowało milczenie. Długie. Ale w ogóle to wszystko układa się dobrze, zapytałem w końcu. Tak, dobrze. Więc moje pieniądze nie pójdą na marne? Próbowałem żartować, ale widziałem kątem oka, że Tom nie reaguje. Dlaczego się nie śmieje? Mógłby przecież spróbować podchwycić żart. Wtedy śmiechem pokrylibyśmy nieprzyjemne słowa i może udałoby się nam miło porozmawiać do końca jazdy. Skoro jedzenie jest opłacone, to mógłbyś chyba się postarać i jeść trochę więcej, spróbowałem. Tak, odparł krótko. Wszystko się we mnie burzyło. Chciałem tylko, by syn się uśmiechnął. Ale on siedzi tu z tą swoją ponurą powagą. Nie powinienem był się odzywać. Należało trzymać język za zębami, ale nie mogłem się powstrzymać. Pewnie nie mogłeś się już doczekać wyjazdu, co? Czy teraz się rozzłości? Znowu zaczniemy się kłócić? Ale nie, tom tylko westchnął. Tato. Tak, gadam głupstwa znowu. Przełknąłem pozostałe słowa. Wiedziałem, że jeśli będę to ciągnąć, mogę usłyszeć wiele rzeczy, których. Wolałbym nie wiedzieć. To nie powinno się tak zaczynać. Nie teraz, kiedy w końcu przyjechał. Myślę tylko powiedziałem, starając się nadać głosowi łagodność kiedy wyjeżdżałeś ostatnio, wyglądałeś na bardziej zadowolonego niż teraz. Ja jestem zadowolony, ok? Ok. Koniec z tą sprawą. Tom jest zadowolony. Bardzo zadowolony. Taki zadowolony, że aż podskakuje. Wprost nie mógł się doczekać spotkania z nami i chwili, kiedy znowu zobaczy obejście. Tygodniami nie myślał o niczym innym, to oczywiste. Chrząknąłem lekko, choć nie drapało mnie w gardle. Tom wciąż siedział z tymi nieruchomymi rękami na kolanach przełknąłem ślinę. Czego ja się spodziewałem? Że kilka miesięcy rozłąki uczyni z nas kumpli? Emma długo trzymała Toma w objęciach, dawniej też tak było i najwyraźniej ona może go nadal obejmować, przytulać, a jemu to nie przeszkadza. Tom nie zauważył, że dziedziniec jest starannie odśnieżony. Jeśli o to chodzi, Emma miała rację. Ani nie przejął się złuszczającą się ze ścian farbą, a to już jakaś korzyść. No więc nie zauważył. A tak naprawdę to chciałem, żeby zobaczył i jedno, i drugie, żeby się tym zainteresował, kiedy nareszcie jest w domu, żeby wziął odpowiedzialność. Emma podała mięsny pudding i kukurydzę, wielkie porcje na zielonych talerzach. Złote ziarna lśniły, śmietanowy sos parował. Jedzeniu nic nie można było zarzucić. Ale tom zjadł tylko pół porcji. Mięsa nawet nie tknął. Wyraźnie nie miał na nic apetytu. Wyraźnie za mało przebywa na powietrzu na tym polega problem. Coś musimy teraz z tym zrobić. Emma zaczęła wypytywać go o wszystko: o szkołę, nauczycieli, przedmioty, przyjaciół, dziewczyny. Na ten ostatni temat wiele się nie dowiedziała. Mimo to rozmowa między nimi dwojgiem toczyła się miarowo jak zwykle, chociaż Emma pytała więcej niż Tom odpowiadał. Zawsze tak było. Słowa między nimi nigdy nie cichły, gadali nieustannie, byli sobie bliscy i najwyraźniej nic ich to nie kosztowało. Ale to oczywiste. Emma jest przecież jego matką. Ona rozkoszowała się sytuacją. Na policzkach miała rumieńce, ani na chwilę nie spuszczała oczu stoma. Nie była w stanie przestać go dotykać, jakby to w dłoniach zawierała się tęsknota ostatnich miesięcy. Ja przeważnie milczałem. Próbowałem się uśmiechać, kiedy oni się uśmiechali, śmiać, kiedy się śmiali, ale po klęsce rozmowy w samochodzie nie chciałem ryzykować. Powinienem raczej szukać dobrej okazji, by odbyć z nim tak zwaną męską rozmowę. Z pewnością taka okazja się nadarzy. Tom ma przecież spędzić tu tydzień. Rozkoszowałem się więc posiłkiem, opróżniłem talerz. Był zatem przy stole ktoś, kto potrafił docenić dobre jedzenie. Zebrałem resztki sosu kawałkiem chleba, ułożyłem sztućce skośnie na talerzu i wstałem. Wtedy Tom też się podniósł, choć jego talerz nadal był pełny. Było bardzo dobre, oznajmił. Powinieneś zjeść to, co twoja matka przygotowała, upomniałem. Starałem się, by głos brzmiał spokojnie, ale chyba wyszło. Trochę zbyt ostro. Zjadł już dużo, zaprotestowała Emma. Matka pracowała wiele godzin, żeby to przygotować. Była to gruba przesada. Ale Tom usiadł i sięgnął po widelec. Chodzi tylko o mięsny pudding, George, wtrąciła Emma. Nie zabrało mi to aż tak wiele czasu. Chciałem zaprotestować, przecież pracowała ciężko, co do tego nie ma wątpliwości. I taka była ożywiona, że znowu będzie miała Toma w domu. Naprawdę zasłużyłaby chłopak się o tym dowiedział. W autobusie zjadłem kanapkę, bąknął Tom do talerza. Najadłeś się przed przyjazdem do domu, gdzie matka czeka na ciebie z obiadem? Nie tęskniłeś za jej jedzeniem? Czy gdziekolwiek jadłeś lepszy pudding mięsny? Nie jadłem tato. Chodzi tylko o to, że umilkł. Nie chciałem patrzeć na Emmę. Wiedziałem, że siedzi i przygląda mi się surowo z zaciśniętymi ustami i protestem w oczach. Chodzi tylko o co? Tom dziubał widelcem w jedzeniu. Przestałem jeść mięso. Co? Tak, tak, rzekła Emma pośpiesznie i zaczęła sprzątać ze stołu. Usiadłem. No to wszystko jasne. Nic dziwnego, że schudłeś, powiedziałem. Gdyby wszyscy byli wegetarianami, nikomu na świecie nie brakowałoby jedzenia, oznajmił Tom. Gdyby wszyscy byli wegetarianami, przedrzeźniałem go spoglądając nad szklanki z wodą. Ludzie zawsze jedli mięso. Emma ustawiła wysoki stos talerzy i półmisków, które podzwaniały złowieszczo. Proszę cię, tom z pewnością wszystko to dokładnie przemyślał, powiedziała. Nie sądzę. Przecież nie tylko ja jestem wegetarianinem, bąknął chłopak. My w tym domu jadamy mięso, krzyknąłem i zerwałem się tak gwałtownie, że krzesło przewróciło się z hukiem. Tak, tak, powtórzyła Emma, sprzątając dalej w pośpiechu. Posłała mi jedno z tych swoich krzywych spojrzeń. Tym razem nie oznaczało już tylko przestań, teraz mówiło zamknij się. I wcale też nie chodzi o to, czy akurat ty hodujesz świnie, czy nie. A co to ma do rzeczy? Chyba dla ciebie to bez różnicy, czy jemy mięso, czy nie, dopóki wciąż jadam miód. Roześmiał się. Przyjaźnie? Nie, trochę bezczelnie. Gdybym wiedział, że tak się zmienisz w tym koledżu. Nigdy bym cię tam nie wysłał. Słowa rozrastały się w miarę, jak mówiłem, ale nie byłem w stanie ich powstrzymać. To przecież jasne, że chłopak musi chodzić do szkoły, wtrąciła Emma. Tak, oczywiście, to jasne jak słońce. Wszyscy muszą chodzić do szkoły. Całe wykształcenie, jakiego potrzebuję, zdobyłem tam, oznajmiłem machając ręką. Chciałem wskazać ku wschodowi, w stronę łąki, na której stoją ule, ale zdałem sobie sprawę, że macham w stronę zachodu. Tom nie był w stanie mi odpowiedzieć. Dziękuję za jedzenie. Pośpiesznie sprzątnął po sobie i odwrócił się do Emmy. Zajmę się też resztą, a ty sobie usiądź. Emma uśmiechnęła się do niego. Do mnie żadne się nie odezwało. Unikali mnie oboje. Ona wzięła gazetę i wyszła do pokoju, on natomiast włożył fartuch. Naprawdę, tak zrobił. I zaczął szorować garnki. Zasychało mi w gardle. Wypiłem łyk wody, ale niewiele to pomogło. Żona i syn obchodzili mnie, jakbym był słoniem stojącym im na drodze. Chociaż słoniem nie byłem. Byłem po prostu mamutem gatunkiem wymarłym. Tao. Jeśli ja mam trzy ziarnka ryżu, a ty masz dwa, to ile mamy razem? Wzięłam ze swojego talerza dwa ziarnka ryżu i przełożyłam je na pusty już talerz Wei Wena. Nadal miałam przed oczami tamte dziecięce buzie, wysoką dziewczynkę z twarzą zwróconą ku słońcu, chłopca z ustami rozciągniętymi w nieświadomym ziewnięciu. Byli tacy mali, a Wei Wen nagle taki duży. Wkrótce będzie miał tyle lat, co oni. W innych częściach kraju znajdują się szkoły dla garstki wybranych, tych, którzy będą przewodzić, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność i którzy unikną pracy na polach. Gdyby tylko on był wystarczająco zdolny, gdyby wcześniej pokazał się jako najlepszy. Dlaczego ty masz trzy, a ja tylko dwa? Waywen przyglądał się ziarnkom ryżu z grymasem niezadowolenia. W takim razie ja będę mieć dwa, a ty trzy. O tak. Wymieniłam ziarnka na naszych talerzach. – Ile mamy razem? Wei Wen położył pulchną rączkę na talerzu i obracał ją, jakby chciał namalować coś palcami. – Chcę jeszcze keczupu. – Wei Wen, no co ty? Zdecydowanie odsunęłam na bok jego rączkę, lepką po posiłku. – Mówi się, czy mogę dostać jeszcze keczupu. Westchnęłam. Znowu wskazałam ziarna ryżu. – Dwa u mnie, trzy u ciebie. I możemy policzyć jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wojwen potarł ręką twarz, zostawiając na policzku smugę keczupu. Potem próbował sięgnąć po butelkę. Czy mogę dostać jeszcze keczupu? Powinna była zacząć wcześniej. Ta jedna, jedna godzina, tylko tyle czasu możemy spędzić ze sobą każdego dnia. Ale ja często ją trwonię. pozwalam, by mijała na jedzeniu i na przyjemnościach. On powinien był zajść już dalej. Pięć ryżowych nasionek, powiedziałam. Pięć ryżowych nasion, prawda? Way Wen zrezygnował z sięgania po butelkę i odchylił się na krześle tak gwałtownie, że stopy głośno uderzyły o podłogę. Często bywa taki gwałtowny, ma ruchy niekontrolowane. Silny, taki był od urodzenia. I zadowolony, chodzić zaczął późno, nie był zbyt ruchliwy. Lubił siedzieć na ziemi i uśmiechać się do ludzi, którzy chcieli z nim rozmawiać. A chciało wielu, bo należał do dzieci, które wcześniej zaczynają się uśmiechać. Wzięłam butelkę z czerwonym substytutem i nalałam mu na talerz. Może teraz zechce współpracować? O tak, bardzo proszę. Tak, keczup! Sięgnęłam do stojącej na stole miski po jeszcze dwa wyschnięte ziarnka. Patrz, mamy jeszcze dwa. Ile to będzie razem? Ale Wei Wen był już zajęty jedzeniem. Buzie miał umazaną kaczupem. Wei Wen, ile mamy ziarenek ryżu? Raz jeszcze opróżnił talerz, przyglądał mu się przez chwilę, a potem go uniósł. Zaczął mruczeć, udając, że talerz jest staroświeckim samolotem. Wei Wen kocha stare pojazdy. Jest bardzo zainteresowany helikopterami, samochodami, autobusami. Godzinami może czołgać się po podłodze, budować drogi, lotniska, tworzyć miejsca dla lądujących maszyn. Wei Wen, no co ty? Zabrałam mu talerz i odstawiłam tak, żeby nie mógł go dosięgnąć. Potem znowu zaczęłam pokazywać zimne, wyschnięte nasiona ryżu. Patrz tutaj. Pięć plus dwa. To ile mamy razem? Głos mi trochę drżał. Próbowałam pokryć to uśmiechem, którego Wayne nie zauważył, ponieważ wyciągał ręce po talerz. Chcę go dostać, chcę mieć samolot, on jest mój. W pokoju doszło nas schrząknięcie kłana. Siedział nad filiżanką herbaty z nogami na stole i spoglądał na mnie ostentacyjnie rozluźniony. Zlekceważyłam ich obu i zaczęłam głośno liczyć: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Uśmiechnęłam się do Waywena, jakby było coś nadzwyczajnego w tych siedmiu ziarnkach ryżu. Razem będzie siedem, prawda? Widzisz to, że jest ich siedem? Tylko tyle, jeśli to zrozumie, ustąpię, pozwolę mu się bawić. Mały krok, ale każdego dnia. Daj mi go, wyciągnął pulchnął rączkę tak daleko, jak tylko mógł. Kochanie, talerz musi tam stać, mówiłam coraz głośniej. A teraz my będziemy liczyć, prawda? Kłan westchnął ledwo dosłyszalnie, wstał i podszedł do nas, położył mi rękę na ramieniu. Jest ósma. Cofnęłam się. Nic mu się nie stanie, jak pobędzie tu jeszcze trochę, odparłam patrząc na męża. Tao. Zniesie jeszcze kwadrans. Nadal się w niego wpatrywałam. Kłan jęknął. Ale dlaczego? Odwróciłam wzrok. Nie byłam w stanie mu tłumaczyć, opowiadać o dzieciach. Zresztą i tak wiedziałam, co on by odpowiedział. Że dzieci wcale nie były mniejsze, że są takie duże jak zawsze, że w ubiegłym roku też miały po osiem lat. Że tak jest od dawna. A jeśli będzie mówił nadal, padną słowa niepodobne do tych, jakimi się zwykle posługuje. Powinniśmy się cieszyć, że tutaj mieszkamy. Mogłoby być jeszcze gorzej. Moglibyśmy mieszkać w Pekinie albo w Europie. Musimy te szanse wykorzystać najlepiej jak potrafimy żyć tu i teraz w każdej sekundzie czynić to co należy frazy jakby wygłaszał przemówienie wypowiadane z naciskiem i on naprawdę w to wierzy kłan pogłaskał wywena po niesfornych włosach bardzo bym chciał się z nim pobawić rzekł cicho i łagodnie wywen zaczął się wiercić na krześle to dziecięce krzesło jest właściwie dla niego za wysokie ale siedzi w nim porządnie zapięty i nie może uciec z mojej domowej szkoły teraz wciąż wyrywa się do talerza daj mi go on jest mój kuan nie patrzył na mnie powiedział tylko tym samym opanowanym tonem talerza nie dostaniesz ale wiesz co szczoteczka do zębów też może być samolotem potem wziął waiwena na ręce i poszedł z nim do łazienki kuan ale Swobodnie przeniósł Waywena z jednego ramienia na drugie, udawał, że mnie nie słyszy, nadal rozmawiał z synem. Niósł go tak, jakby malec nic nie ważył, chociaż nasz syn robi się przecież coraz cięższy. Siedziałam na miejscu. Chciałam coś powiedzieć, zaprotestować, ale nie znajdowałam słów. Kłan ma rację. Waywen był wyczerpany, zrobiło się późno powinien znaleźć się w łóżku, zanim będzie zbyt zmęczony, by zasnąć. Przecież wiedziałam, co się wtedy dzieje. Małe długo nie pozwoli nam zmrużyć oka. Najpierw będą to głupstwa, nieustanne otwieranie drzwi do sypialni, wycieczki do nas, perlisty śmiech, chodź i mnie złap. Potem pojawią się frustracja i gniew, wycie, dzikie protesty. Tacy chyba są trzylatkowie. Chociaż. Nie mogę sobie przypomnieć, bym sama zachowywała się podobnie. W wieku trzech lat umiałam już czytać, sama wynajdowałam sobie znaki, zaskakiwałam nauczycieli, gdy płynnie czytałam bajki sama dla siebie, nigdy dla innych. Od dzieci trzymałam się z daleka. Moi rodzice przyglądali się temu ze zdziwieniem. Godzili się, bym czytała proste historie dla dzieci, ale nigdy nie odważyli się zachęcić mnie do poważniejszych lektur. W szkole to zauważono. Nauczyciele pozwalali mi siedzieć nad książkami, kiedy inni uczniowie wychodzili na dwór. Pokazywali mi jakieś postrzępione programy nauczania, teksty i filmy. Wiele z nich pochodziło z czasów przed zapaścią, z okresu przed upadkiem demokracji, sprzed wojny światowej, która potem wybuchła i jedzenie stało się dobrem dostępnym jedynie dla niewielu. Produkcja informacji była wtedy tak ogromna, że nikt tego w całości nie ogarniał słowa w szeregach długich jak droga mleczna, areały równe powierzchni słońca, zapełnione obrazami, mapami, ilustracjami. A dzięki technologii wszystko to było dostępne. Dostępność to mantra tamtej epoki. Ludzie w każdej chwili otrzymywali informacje za pośrednictwem coraz bardziej zaawansowanych narzędzi komunikacji, ale w wyniku zapaści zostały uszkodzone również sieci cyfrowe rozpadły się kompletnie w ciągu trzech lat. Wszystko co ludziom zostało to książki, powyszczerbiane DVD, zniszczone taśmy, zdarte płyty CD z nieaktualnymi programami i wciąż się psująca sieć telefonów stacjonarnych. Połykałam owe zniszczone stare książki i poszatkowane filmy. Czytałam i zapamiętywałam wszystko, jakby książki i filmy wdrukowywały mi się w pamięć. Wstydziłam się swojej wiedzy, bo ona czyniła mnie odmienną. Niektórzy nauczyciele próbowali rozmawiać z moimi rodzicami o tym, że jestem bardzo utalentowanym dzieckiem, oni jednak uśmiechali się tylko skrępowani. Woleliby, żeby mówiono o mnie jak o normalnej dziewczynce, żebym miała przyjaciół, umiała szybko biegać, wspinać się, miała zręczne dłonie. A w tych dziedzinach mnie akurat się nie wiodło. Zresztą wstyd stopniowo malał, tłumił go głód wiedzy. Zgłębiałam zwłaszcza język, nauczyłam się, że każda rzecz, każde uczucie ma więcej niż jedną nazwę i opis, i uczyłam się naszej historii. Dowiadywałam się o masowym ginięciu owadów zapylających, o podnoszeniu się poziomu mórz, o globalnym ociepleniu, o katastrofach termojądrowych i o tym, że dawne supermocarstwa USA i Europa, które utraciły wszystko w ciągu kilku lat, nie były w stanie się dostosować i teraz popadły w najgłębszą nędzę, a ludność została mocno zredukowana. Natomiast my, tutaj, w Chinach, poradziliśmy sobie. Komitet, czyli najwyższy organ partii, skuteczne kierownictwo naszego kraju, przeprowadził nas przez zapaść twardą ręką, podejmując szereg decyzji, których ludzie często nie rozumieli, ale nie mieli też okazji o nie pytać. Tego wszystkiego się uczyłam. I jedyne czego chciałam, to iść dalej, wiedzieć więcej i więcej, napełnić się wiedzą, ale bez jakiejkolwiek refleksji nad tym czego się uczę. Nie zatrzymałam się, dopóki nie natrafiłam na postrzępiony tekst zatytułowany Ślepy Pszczelarz. Tłumaczenie z angielskiego było nieporadne i źle się je czytało, ale mimo to książka mnie wciągnęła. Została wydana w roku 2037, zaledwie parę lat przed zapaścią, kiedy na ziemi nie było już żadnych owadów zapylających. Zaniosłam ją nauczycielce, pokazała jej zdjęcia pszczelich uli i dokładne rysunki pszczół. Właśnie pszczoły zajmowały mnie najbardziej. Królowa i dzieci, larwy w komórkach, i ten złocisty miód, którym się otaczają. Nauczycielka nie znała książki, ale zafascynowała się nią podobnie jak ja. Odczytywała nagłos różne fragmenty, czytała o wiedzy, o działaniu niezgodnym z instynktem, ponieważ człowiek jest przekonany, że wie lepiej, że aby żyć w naturze z naturą, musimy okiełznać naturę w nas samych. A także o wartości wykształcenia, bo o to właśnie chodzi w wykształceniu by tłumić naturę w sobie. Miałam wtedy osiem lat i rozumiałam z tego wszystkiego tylko fragmenty. Pojmowałam poruszenie nauczycielki, to, że książka zrobiła na niej wielkie wrażenie. I rozumiałam też, o co chodzi z wykształceniem: bez wykształcenia jesteśmy niczym, bez wykształcenia jesteśmy zwierzętami. Po tym doświadczeniu zaczęłam działać bardziej świadomie. Nie chciałam już uczyć się tylko dla samej nauki. Chciałam się uczyć po to, żeby rozumieć. Wkrótce prześcignęłam inne dzieci w klasie i jako najmłodsza w szkole wstąpiłam do młodych pionierów partii, a także uzyskałam prawo do noszenia chusty. Dawało mi to banalne poczucie dumy. Nawet moi rodzice się uśmiechali, kiedy wiązałam na szyi czerwony kawałek materiału. Wiedza czyniła mnie przede wszystkim bogatszą. Bogatszą niż inne dzieci. Nie byłam ładna, nie byłam silna, nie miałam zwinnych rąk ani rozwiniętych mięśni. Nie mogłam wybić się w żadnej innej dziedzinie. Z lustra spoglądała na mnie niezdarna dziewczynka, trochę za małe oczy, trochę za duży nos. Pospolita twarz nie mówiła nic na temat tego, co się za nią ukrywa. Nic o tym, co każdy dzień czyniło wartym przeżycia i co mogło otworzyć drogę do świata. Już kiedy miałam lat dziesięć, określiłam swoje możliwości. Istnieją szkoły w innych częściach kraju, dzień drogi stąd, które mogą mnie przyjąć, kiedy skończę 15 lat, i właściwie byłabym gotowa, by rozpocząć pracę na polach. Kierowniczka szkoły pomogła mi znaleźć informacje, jak starać się o przyjęcie. Uważała, że mam szansę. Ale z tym wiążą się koszty. Rozmawiałam z rodzicami, do niczego jednak nie doszłam. Patrzyli na mnie przestraszeni, jakbym była obcą istotą, której nie rozumieją i nie lubią. Kierowniczka szkoły też próbowała z nimi rozmawiać, nigdy się nie dowiedziałam, co im mówiła, ale w rezultacie rodzice stali się jeszcze bardziej stanowczy. Powtarzali, że nie mają pieniędzy i nie chcą oszczędzać, to ja muszę się dostosować, uważali. Ja powinnam się uspokoić, przestać snuć te głupie marzenia. Ale nie potrafiłam, bo takim człowiekiem byłam już wtedy i takim pozostanę. Drgnęłam, słysząc dochodzący z łazienki śmiech Wejwena. Śmiał się głośno i perliście. Nie, tato, nie. Synek śmiał się, bo kłan całował go po miękkim brzuszku. Wstałam, odstawiłam talerz do zlewu, podeszłam do drzwi łazienki i nasłuchiwałam. Śmiech Wejwena brzmiał tak, że powinnam była go nagrać i odtworzyć mu kiedyś, kiedy dorośnie i będzie mówił męskim głosem. A jednak nie skłoniło mnie to nawet do uśmiechu. Położyłam rękę na klamce i popchnęłam drzwi. Wei Wen leżał na podłodze, a Kuan udawał, że nie może z niego ściągnąć spodni, bo one tego nie chciały. Walczyły. — Pośpiesz się trochę — powiedziałam do Kuana. — Mam się pośpieszyć? To przecież niemożliwe przy tych awanturniczych spodniach — odparł Kuan, a Wei Wen znowu wybuchnął śmiechem. — Za bardzo go rozbawisz — Posłuchajcie-no, spodnie, skończcie z tymi głupstwami. Weiwen zaśmiewał się jeszcze bardziej. On się zbytnio rozszaleje, powtórzyłam. Nie będzie można go położyć. Kłan milczał. Odwrócił wzrok, ale uwagę przyjął. Wyszłam i zamknęłam za sobą drzwi. W kuchni pospiesznie pozmywałam. Potem wyjęłam przybory do pisania. Jeszcze maleńki kwadrans. Tyle mąż ścierpi. William. Często siadywała przy moim łóżku, z głową pochyloną nad książką, skoncentrowana, czytała wolno. Moja córka, Charlotte, która skończyła czternaście lat, powinna zajmować się czymś innym, a nie szukać mojego milczącego towarzystwa. Mimo to przychodziła do mnie coraz częściej. Dzięki jej wizytom i temu niekończącemu się czytaniu mogłem odróżniać dzień od nocy. Tilda dzisiaj do mnie nie wstąpiła. Teraz przychodzi rzadziej. Przestała nawet przyprowadzać lekarza domowego. Widocznie pieniądze naprawdę się skończyły. Tilda nigdy ani słowem nie wspomina o ramie. Wiedziałbym o tym, nawet gdyby zaczęła mi o nim mówić w czasie, gdy ja leżę pogrążony w głębokim śnie. Jego nazwisko obudziłoby mnie również na tamtym świecie. Przypuszczalnie Tilda nigdy się nie zorientowała, nigdy nie zrozumiała tego, że to właśnie rozmowa z nim podczas ostatniego spotkania, jego śmiech doprowadziły mnie tutaj. Do tego pokoju, do tego łóżka. To on poprosił mnie, bym przyszedł. Nie wiedziałem, dlaczego chce się ze mną spotkać. Nie odwiedzałem go przez wiele lat, wymienialiśmy jedynie obowiązkowe uprzejmości, gdyśmy przypadkiem spotkali się w mieście. Ale i wtedy on zawsze przerywał. Jesień trwała w pełni, kiedy wybrałem się do niego z wizytą. Liście mieniły się intensywnymi barwami jasna żółć, ciepły brąz, krwista, czerwień, bowiem wiatr nie zdążył ich jeszcze zdmuchnąć i wbić w ziemię, by zgniły. Natura uginała się pod ciężarem owoców, jabłonie obsypane jabłkami, soczyste śliwki, ociekające słodyczą gruszki i ziemia, z której jeszcze nie wszystko sprzątnięto, pełna chrupkich marchewek, dyni, cebuli, pachnących ziół przy miezach, wszystko gotowe do zebrania, gotowe do zjedzenia. Można tu żyć tak samo beztrosko jak w ogrodach Edenu. Lekkim krokiem szedłem w stronę domu Rama przez zagajnik porośnięty ciemnozielonym bluszczem. Cieszyłem się, że go znowu zobaczę, że będę miał czas, by z nim szczerze porozmawiać. Tak jak to robiliśmy dawno temu, zanim jeszcze zostałem ojcem gromadki dzieci i zanim handel nasionami zaczął pochłaniać cały mój czas. Gospodarz przyjął mnie w progu. Był jak zawsze krótko ostrzyżony. Jak zawsze chudy, żylasty, silny. Uśmiechnął się przelotnie. Jego uśmiechy nigdy nie trwały długo, mimo to ogrzewały człowieka. Zaprowadził mnie do swojego gabinetu, pełnego roślin i szklanych naczyń, w których pływały amfibie, traszki i żaby, wychowane, jak sądziłem, od stadium kijanki. Na tę dziedzinę nauk przyrodniczych skierowana była cała jego uwaga. Kiedy pojawiłem się u niego po ostatnich egzaminach, 18 lat temu, miałem nadzieję, że będę mógł badać owady, zwłaszcza gatunki społeczne, wśród których jednostki funkcjonują wspólnie niczym jeden organizm, jeden superorganizm. Moją namiętnością były trzmiele, osy, błonko-skrzydłe, termity, pszczoły i mrówki. On jednak uznał, że na to przyjdzie czas później. I wkrótce również ja byłem bez reszty zajęty tymi nieokreślonymi istotami, których tyle znajdowało się w jego gabinecie. Stworzeniami, które nie są ani owadami, ani rybami, ani ssakami. Byłem jedynie jego asystentem, dlatego nie mogłem protestować. A poza tym zdawałem sobie przecież sprawę, że praca u niego to zaszczyt. Starałem się zatem okazywać mu szczerą wdzięczność i nie zgłaszać żądań. Próbowałem przejąć jego fascynację i liczyłem na to, że kiedy czas dojrzeje, czy raczej kiedy ja dojrzeję, on pozwoli mi zajmować się też własnymi projektami. Taki dzień jednak nigdy nie nadszedł, a bardzo szybko stało się jasne, że własne studia mógłbym prowadzić raczej w czasie wolnym. Zacząć od kwestii fundamentalnych i rozsądnie posuwać się naprzód. Do tego też nigdy nie doszło, ani przed poznaniem Tildy, ani potem. Gospodyni podała ciasteczka i herbatę. Piliśmy z kruchych, cieniutkich filiżanek, które niemal ginęły w palcach. Ten serwis Ram kupił podczas jednej ze swoich licznych wypraw na Daleki Wschód, zanim osiedlił się na spokojnej wsi. Piliśmy herbatę, a on opowiadał o pracy, o badaniach, jakie prowadzi, o swoich ostatnich naukowych referatach, o ostatnim artykule. Słuchałem, potakując, zadawałem pytania, uważałem, by wypowiadać się fachowo i znowu słuchałem. Nie spuszczałem z niego wzroku. Pragnąłem, by choć od czasu do czasu spojrzał na mnie. Ale on prawie na mnie nie patrzył. Raczej wodził oczami po pokoju, po przedmiotach, jakby to do nich przemawiał. W końcu zaległa cisza. Nie było słychać nic prócz szumu wiatru w ogrodzie zrywającego z drzew ciemniejące liście. Upiłem łyk herbaty. Odgłos siorbania rozszedł się po pogrążonym w ciszy pokoju. Zrobiło mi się gorąco, odstawiłem filiżankę. On jednak zdawał się niczego nie dostrzegać. Siedział, nie poświęcając mi więcej uwagi. Dzisiaj są moje urodziny, rzekł w końcu. Przykro mi nie miałem pojęcia, ale serdecznie życzę szczęścia. Czy pan wie, jak ja zrobiłem się stary? Skierował na mnie wzrok. <grym> Wahałem się. Ile on może mieć lat? Chyba dużo. Dobrze po pięćdziesiątce, może bliżej sześćdziesięciu. Wierciłem się na krześle, było mi coraz bardziej gorąco, e e chrząknąłem, co powinienem odpowiedzieć. Ponieważ nie mówiłem nic, ram spuścił wzrok. To zresztą bez znaczenia. Jest zawiedziony? Rozczarowałem go? Ponownie? Teraz jego twarz nie wyrażała niczego. Odstawił filiżankę, sięgnął po ciasteczko. Tak zwyczajnie wziął ciastko, mimo że rozmowa, którą prowadziliśmy, wcale nie była zwyczajna. Położył ciastko na talerzyku, ale go nie zjadł. W pokoju zapadła dręcząca cisza. Muszę coś powiedzieć. Teraz moja kolej. Urządza pan przyjęcie? Zagadnąłem i natychmiast tego pożałowałem. Co za beznadziejne pytanie, jakby był dzieckiem. Nie zniżył się do tego, by mi odpowiedzieć. Siedział wciąż z talerzykiem w ręce, ale nie jadł. Spoglądał tylko na mały, suchy kawałek ciasta. Gdy poruszył palcami, ciastko zsunęło się na brzeg talerzyka. W ostatniej sekundzie zatrzymał je przed upadkiem i odstawił talerzyk. Był pan obiecującym studentem, oznajmił nieoczekiwanie. Zaczerpnął powietrza, jakby chciał powiedzieć coś więcej. Ale żadne słowo nie padło. Odchrząknąłem. Tak. Zmienił pozycję. Kiedy zaczął Pan u mnie pracować, miałem wielkie nadzieje. Ręce zwisały mu teraz po bokach, siedział wyprostowany. Przekonał mnie Pański wielki entuzjazm i żar. Bo przedtem nawet nie myślałem o zatrudnieniu asystenta. Dziękuję, profesorze. To bardzo pochlebne słowa. Wyprostował się jeszcze bardziej. Siedział tak, jakby sam był uczniem. Zerknął na mnie przelotnie. Ale potem stało się coś z panem. Poczułem ucisk w piersi. Pytanie? To było pytanie, ale co miałbym odpowiedzieć? Czy to wtedy już wygłaszał pan odczyty o Slammerdamie? Znowu przelotnie na mnie spojrzał. Jego zwykle spokojny wzrok był teraz rozbiegany. O. damie? Ależ to było wiele lat temu, odparłem. Otóż to. wiele lat temu. I to tam pan ją spotkał? Ch chodzi panu o moją żonę? Milczenie Rama potwierdzało, że się nie mylę. Owszem, tam spotkałem Tildę. Po odczycie. Albo raczej okoliczności mnie do niej doprowadziły. Okoliczności? Nie. To ram mnie do niej doprowadził. To ten jego śmiech, jego szyderstwo skłoniło mnie, bym spojrzał w inną stronę. W jej stronę. Chciałem coś o tym powiedzieć, ale nie znajdowałem słów. Gdy wciąż milczałem, on pochylił się ku mnie i cicho chrząknął. A teraz? Teraz? Dlaczego pan właściwie płoził dzieci? Ostatnie zdanie zostało wypowiedziane wyższym tonem, głosem, który o mało się nie załamał i tym razem Ram się we mnie wpatrywał, niecofając wzroku. Narastał w nim jakiś chłód. Dlaczego? Odwróciłem się gwałtownie. Nie byłem w stanie napotkać jego spojrzenia, tej surowości w oczach. Nie, no to się chyba robi. Ram położył ręce na kolanach bezradny i zarazem wymagający. Tak się robi? Cóż, możliwe, że tak jest. Ale dlaczego pan, co pan może im dać? C co daje? Jedzenie, ubrania. Nagle on uniósł głos. Tylko niech mi tu pan nie wyciąga tego przeklętego handlu nasionami. Potem. Równie gwałtownie odwrócił się tyłem, jakby chciał się ode mnie zdystansować i pocierał o siebie dłonie, które przedtem spoczywały na kolanach. N Nie! Walczyłem z tym dziesięciolatkiem w mojej duszy, którego zwymyślano, próbowałem zachować spokój, ale zdałem sobie sprawę, że drże. Gdy jednak w końcu byłem zdolny coś powiedzieć, mój głos brzmiał jasno i wyraźnie: Ja przecież bym bardzo chciał. Chodzi tylko o to, że. Jak profesor z pewnością rozumie, czasu nie starcza. — Czego pan ode mnie oczekuje? — Żebym powiedział, że to jest do zaakceptowania? — Wstał. — Bym zaakceptował to, że pan nie nadąża? — Stał przede mną, podszedł o krok bliżej, rusł, zrobił się wielki i mroczny. Bym zaakceptował, że nie ukończył pan nawet jednego artykułu na temat badań? Mam zaakceptować, że pańskie półki są pełne nieprzeczytanych książek? Akceptować, że straciłem na pana tyle czasu, a pan nadal nie osiągnął w tym życiu nic więcej niż zwyczajny knur? To ostatnie słowo długo drgało w powietrzu między nami. Knur, tym dla niego jestem. Knurem. Narastał we mnie niepewny protest. Czy on naprawdę stracił na mnie tak dużo czasu, czy raczej byłem przede wszystkim pomocnikiem w realizacji jego projektów? Bo chyba tego faktycznie chciał, bym przejął jego badania, utrzymał je przy życiu, utrzymywał jego przy życiu. Ale przełknąłem, cisnące się na usta słowa. Czyż nie to? Pragnie pan usłyszeć? Spytał z oczami tak samo pustymi, jak oczy amfibii, spoglądające na nas ze szklanych pojemników. Że takie jest życie? Powinienem powiedzieć, że życie takie jest że człowiek się kształtuje płodzi potomstwo i instynktownie na pierwszym miejscu stawia jego potrzeby bo dzieci to gęby do wykarmienia więc człowiek musi zdobywać pożywienie intelekt ustępuje przed naturą to nie jest pańska wina i nie jest jeszcze za późno wpatrywał się we mnie tak aż bolało to chcę panu słyszeć że jeszcze nie jest za późno? Że pański czas jeszcze nadejdzie? I nagle wybuchnął śmiechem. Tym krótkim, nieprzyjemnym śmiechem bez radości, przepełnionym szyderstwem. Trwało to krótko, ale pozostało w mojej duszy. To był ten sam śmiech, co kiedyś. Umilkł, ale nie oczekiwał ode mnie odpowiedzi. Widocznie zdawał sobie sprawę, że nie zdołam nic powiedzieć. Podszedł więc tylko do drzwi i otworzył. Muszę niestety prosić, by pan sobie poszedł. Wzywają mnie obowiązki. Opuścił mnie bez pożegnania. Gospodyni odprowadziła mnie do wyjścia. Powędrowałem z powrotem do swoich książek, ale po żadną nie sięgnąłem. Nie mogłem nawet na nie patrzeć. Skuliłem się tylko w łóżku i. tak już pozostałem. Zostałem tutaj, a na książkach osiadał kurz. Na wszystkich tekstach, które niegdyś pragnąłem przeczytać i zrozumieć. Stoją tam nadal, poustawiane bez ładu i składu, niektóre grzbiety wysunięte bardziej niż inne, przypominają nierówny rząd zębów. Odwróciłem się od nich. Nie miałem siły na nie patrzeć. Charlotte uniosła głowę, zauważyła, że nie śpię i pośpiesznie odłożyła książkę. — Chce ci się pić? Stała sięgnęła po kubek z wodą i podała mi — Odwróciłem głowę. Nie. Dotarło do mnie, że powiedziałem to nieuprzejmie i pośpiesznie dodałem. Dziękuję. M może chciałbyś coś innego? Doktor powiedział. Nic. Charlotte wróciła na miejsce, przyjrzała mi się uważnie, jakby mnie badała. Wyglądasz lepiej, jesteś bardziej przytomny. Nie mów głupstw. Ale tak uważam, uśmiechnęła się. Przynajmniej odpowiadasz. Zrezygnowałem z powiedzenia czegoś więcej, bo kolejne słowa mogłyby pogłębić wrażenie poprawy. Niech lepiej milczenie zaświadczy o czymś przeciwnym. Odwróciłem wzrok, jakbym już nie zauważał córki. Ale ona się nie poddawała. Siedziała wciąż przy moim posłaniu, splotła dłonie, zaciskała je przez chwilę, potem znowu opuściła i nareszcie wykrztusiła to, co najwyraźniej leżało jej na sercu. Czy... Bóg cię opuścił, ojcze? Jakie by to było proste, gdyby miało coś wspólnego z panem Bogiem. Na utratę wiary istnieje jedno proste lekarstwo, z powrotem ją odnaleźć. W okresie studiów nieustannie zagłębiałem się w Biblii. Towarzyszyła mi wszędzie, wieczorami nawet kładłem się z nią do łóżka. Przez cały czas szukałem związku między nią, a przedmiotem, który mnie interesował, czyli związku między tymi małymi cudami natury, które chciałem badać, a wielkimi słowami na papierze. Szczególnie często rozważałem pisma świętego Pawła. Nie zliczyłbym, ile godzin przesiedziałem nad listem Pawła do Rzymian, bo zawiera on wiele fundamentalnych myśli. Dzięki niemu możemy się najbardziej zbliżyć do teologii paulińskiej. Uwolnieni od grzechu. Oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Co to oznacza? Może to, że prawdziwie wolnym jest ten, kto jest podporządkowany. Czynienie tego, co sprawiedliwe, może być więzieniem, niewolą, ale została nam wskazana droga. Dlaczego więc nie jesteśmy w stanie nią podążać? Nawet przy spotkaniu z dziełem stworzenia, tak przytłaczającym, że odbiera nam dech, człowiek nie jest w stanie czynić tego, co słuszne i sprawiedliwe. Nigdy nie znalazłem odpowiedzi i coraz rzadziej sięgałem po tę niedużą czarną książkę. Wraz z innymi pokrywała się kurzem na półce. Co miałbym powiedzieć teraz? że to moje tak zwane łoże boleści jest zbyt banalne i poniżające, by mogło mieć coś wspólnego z nim?